W pierwszych dniach września w Opalenicy Iveco Poland zorganizowało prezentację gamy nowych i odświeżonych modeli ciężarówek. Dla dziennikarzy i klientów przygotowano modele S-Way, X-Way oraz T-Way. Ten ostatni miał swoją polską premierę właśnie w Opalenicy. Prezentowane podwozia zostały wzbogacone ciekawymi zabudowami dla różnych branż. Iveco jest znane z popularyzacji napędów alternatywnych, zwłaszcza gazowych, dlatego nie mogło zabraknąć modeli zasilanych CNG. Jednym z nich była śmieciarka. Siedzimy w modelu zasilanym CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym. Jest to pojazd spełniający przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które mówią, że od przyszłego roku spółki realizując zadania publiczne dla gmin powyżej 50 tysięcy mieszkańców będą musiały posiadać przynajmniej 10% floty zasilanej właśnie gazem ziemnym. O ile gminy jeszcze chyba nie zauważają tego nadchodzącego skoku cywilizacyjnego, o tyle Iveco jest na to świetnie przygotowane. Pojazd z tymi zbiornikami w tej konfiguracji, którą tutaj widzimy, może przejechać około 250 km w cyklu miejskim. Czyli w sam raz na całodzienną zmianę w średnim mieście. I co ciekawe, zasilanie gazowe w koncernie nie jest uważane wyłącznie za przejściową formę napędu w drodze ku wodorowi przez stacje pojazdy elektryczne. Przyszłością na pewno jest prąd. Pytanie tylko, skąd będzie pochodził ten prąd? Czy będą to baterie w pojazdach, czy ogniwa paliwowe, gdzie nośnikiem energii będzie wodór? Odpowiedź w Iveco mają prostą. Prąd tylko w miejskiej dystrybucji, gaz, zanim nie rozwiną się technologie wodorowe, a wodór w miejsce silników diesla. Pojazdy z ogniwami paliwowymi będą doskonałą alternatywą dla pojazdu zasilanych silnikiem diesla. Iveco ma długie tradycje w projektowaniu i produkowaniu pojazdów budowlanych. Chcieliśmy dzisiaj pokazać drugą gałąź naszej działalności, czyli podwozia specjalne, podwozia ciężkie i przekrój tych podwozi. Chcieliśmy również pokazać, że nie boimy się produkować podwozi specjalnych, nie boimy się współpracy z zabudowcami. I faktycznie, marka nie ma lęku, a widać ją w coraz trudniejszych warunkach pracy. Ale dzisiaj ciężarówka to dodatek do systemu telematycznego. Nie inaczej jest w modelach Iveco. W gamie pojazdów ciężkich z wyposażeniem standardowym są moduły telematyczne Iveco. Pojazd, który wykonuje misje drogowe, czyli pojazdy S-Way, X-Way, mają dostęp do informacji odnośnie lokalizacji pojazdu, ich zużycie paliwa, przebiegu, stylu jazdy kierowcy. A do tego dostępne są opcje konsultacji pomagających obniżyć zużycie paliwa. Najnowszy T-Way jest tego pozbawiony, ponieważ w budowlance trudno poruszać się na tych samych trasach i w tych samych warunkach. Mimo to producent deklaruje niskie zużycie paliwa w tym energochłonnym sektorze gospodarki. Transport, budownictwo i branża komunalna to klienci, którzy powinni zainteresować się ofertą Iveco. Koncern ma kompletnie odnowioną gamę pojazdów ciężkich, którą warto bliżej poznać.